Witam traderów. Z tej strony Piotr Głowacki, serwis infoinvestor.pl. Mamy dziś 31 lipca, rozpoczynamy analizę indeksów i kontraktów. Ubiegły tydzień należał do niełatwych tygodni. Z dnia na dzień sytuacja zmieniała się, panowała dość duża zmienność na kontraktach. W przypadku akcji raczej obserwowaliśmy spadki, choć nie zabrakło spółek, które mocno rosły. Tutaj za przykład można podać Polskie Jadło 60% wzrostu tygodniowego, i Grup 50%, i ZNS 30%. I omawiany, analizowany w panelu spółek prowzrostowych Midas prawie 20%, wzrosty w zaokrągleniu. Natomiast jeśli chodzi o kontrakty, sytuacja wyglądała w następujący sposób. Mieliśmy otwarcie tygodnia, spadki, jedna luka otwarcia, następnie tutaj obserwowaliśmy drugą lukę otwarcia w dół i końcówka tygodnia, czwartek i piątek, przynoszący mocne wzrosty, przy czym po pierwszej sesji, po pierwszej świecy wzrostowej czwartkowej, w piątek nastąpiła jeszcze luka w dół, lekkie naciągnięcie i mocne zamknięcie na poziomie 2725. Sesje z końca tygodnia obecnego podobne do czwartkowej sesji z poprzedniego tygodnia, bardzo mocny wzrost, także widzimy, że pojawia się walka, pojawia się obrona. No także pozostaje oczekiwać, myślę, wkrótce rozwiązania, ponieważ ceny, które znajdują się w tym trójkącie, klinie, powoli dochodzą do poziomu swoich zasięgów. Swoich zasięgów, czyli poziom 2740, 2750. Jest to zasięg dla korekty prostej ABC w trendzie spadkowym, po czym powinniśmy zobaczyć odpadnięcie w dół, lub też jeżeli ten układ spadkowy, ta fala spadkowa została zakończona, powinniśmy zobaczyć mocniejsze odbicie, ale o tym powiadomi nas wyjście powyżej poziomu właśnie 2740, 2750. Rynek jest trudny, na kontraktach niestety w aktualnym czasie nie jest łatwo zarabiać przy tej dość dużej zmienności i braku jednoznacznego kierunku. Dlatego od kilku sesji piszą w analizach porannych, że raczej obserwuję rynek i wydaje się to w tym momencie najbardziej sensownym zagraniem, bo tak jak wspominałem, no, potrzeba tego rozwiązania i obserwacji zachowania kontraktów w wskazywanym poziomie, czy będziemy obserwować odpadnięcie od nich i kontynuację trendu spadkowego, czy też obronę i większą falę korekcyjną w górę. Mimo wszystko spodziewałbym się, że po tym odbiciu, nawet które wyjdzie powyżej 2750, przyjmie ono układ trzech fal, po czym rynek ponownie powróci do spadków, ale to będziemy obserwować w kolejnych analizach. I przechodzimy do analizy indeksów mniejszych spółek. Tak jak wspomniałem w poprzednim, na początku analizy, w ubiegłym tygodniu rosły spółki po 60-50-30% i były to głównie spółki spekulacyjne, więc może w najbliższym tygodniu warto zwrócić uwagę również na takie spółki, choć jest to obarczone dużym ryzykiem z tego względu, że SWIG 80, na którego wykres aktualnie patrzymy, w ubiegłym tygodniu spadł, czyli rosną wybrane spółki, tam gdzie kapitał spekulacyjny uderzy, no trudno jest takie spółki wytypować, dlatego codziennie raczej należałoby obserwować, gdzie kapitał jest angażowany. Robimy to m.in. na czacie, na który zapraszam.
A przechodząc do analizy SWIG-80, mamy wyprzedanie na wskaźniku, a również struktura jest zbudowana. Troszeczkę został przekroczony zasięg wskazywany w poprzedniej analizie w ubiegłym tygodniu. Natomiast dwa młotki na końcu dają nadzieję, że ta pierwsza fala spadku została zakończona i tak jak w poprzednim wykresie kontraktów, również spodziewałbym się trzyfalowego odbicia w górę, co najmniej trzyfalowego odbicia w górę. Sytuację będziemy oczywiście na bieżąco analizować w kolejnych tygodniowych opracowaniach. I na koniec MWIG40. Tutaj sytuacja no, podobna na tej zasadzie, że mamy dwa młotki, minimum nie zostało przekroczone, troszeczkę silniejsze od SWIG-u. Wskaźnik na lekkiej dywergencji zawraca, a więc możliwe wzrosty. Struktura nadal dla mnie w tym momencie nieczytelna. Ciężko tu określić, jaki układ falowy mamy, dlatego brak oznaczeń. Myślę, że jest szansa na odbicie na MWIG-u 40. Pytanie, czy do własnej oceny należałoby poddać, czy warto kupować w tak niepewnym czasie, ponieważ nie mamy 100% pewności, czy będziemy mieli do czynienia z odbiciem, czy czymś więcej. Ja bardziej bym się skłaniał właśnie do tego, że ruch wzrostowy będzie jedynie odbiciem. Natomiast nie przeszkadza to, aby wykorzystać i taką okazję. Na tą chwilę to wszystko. Pozdrawiam traderów i do usłyszenia.